Beata Kozidrak, jurorką w The Voice? Dostałam propozycję. Beata Kozidrak od lat jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny. W show biznesie? Kozidrak jest obecna w polskiej branży muzycznej od końca lat 70. Występuje z zespołem Baim oraz jako artystka solowa. W 2022 roku mogliśmy podziwiać jej talent w programie Mask Singer. Wcielała się tam w postać słońca. Beata udzieliła nowego wywiadu portalowi Wirtualna Polska. Dziennikarz serwisu zapytał ją wprost, dziwiąc się, czemu do tej pory nie pojawiła się w żadnym programie muzycznym jako jurorka. Czyżby nie otrzymała propozycji od producentów takich formatów jak The Voice of Poland? Okazało się, że wręcz przeciwnie. Beata Kozidrak o programie The Voice of Poland. Dostałam propozycję już od pierwszego wydania tego show. Ja nie lubię być przemądrzała i mówić coś tylko dlatego, że tak chce produkcja, zachowywać się dziwnie i robić show. Ja nie jestem od oceniania i nauczania. Ja sama śpiewam, ale chyba nikogo bym nie nauczyła śpiewać, wyznała szczerze Kozidrak w wywiadzie. Okazuje się, że cechy charakteru piosenkarki, które stoją na drodze zostania jurorką, to nie wszystko. Kozidrak ma konkretne obawy związane z taką hipotetyczną rolą. Czego boi się Beata Kozidrak? Człowiek sam dochodzi do czegoś i to może nie być ten moment, kiedy on jest w tym show. Przeżywa trudne i stresujące chwile i ja mu powiem, nic z ciebie nie będzie, człowieku. Idź sobie, są inne zawody na tym świecie, opisuje swoje lęki Beata. Wygląda na to, że wokalistka jest bardzo zdecydowana w tej sprawie. I nie zmieni zdania, mimo że wielokrotnie dostała propozycje od telewizji TVP i twórców The Voice. Ja nie lubię wysilać się na coś, kim nie jestem. Byłam wielokrotnie namawiana do tego, żeby zasiąść w tym fotelu. Ja nie jestem taką showmanką, o jakiej myślicie. Ja jestem na scenie i to jest moje miejsce, mówi na koniec Kozidrak.